Witamy serdecznie, jesteśmy na ogólnopolskiej Belonadzie. Tak jak widzicie, jest nas jak zwykle dużo, ponad połowa uczestników, to jest Władek Team. Także zapraszamy na film. Życzymy tutaj wszystkim biorącym udział w zawodach, żeby te belony były dzisiaj jednak jak najmniej waleczne, jak najmniej krąbrne, bo one takie podobno są. No i oby komuś się udało wreszcie metrową belonę złowić. Podobno jest wielu sponsorów chętnych, żeby za taki okaz tutaj coś jakoś wynagrodzić. Także życzymy tej metrowej, ja też osobiście się dołączam do specjalnej nagrody, jakby co. Także życzymy dobrego połowu. No i teraz to już możemy oficjalnie otworzyć. Nie, zdjęcie za chwilę. Najpierw musimy otworzyć. 15 ogólnopolskie zawody w poławianiu belony, belonada w Pucku. Uważamy za... otwarte! O. Państwa ponownie. Wczoraj się spotkaliśmy i mam nadzieję, że ze wszystkimi się teraz widzę, że nikt tam nie został i wszyscy dotarli z powrotem szczęśliwie. Czy Belona dopisywała w tym roku? Tak? A zwycięzcy są ci sami co w zeszłym roku? Nie! Podobnie! Nie, aha. No dobra, bo fajnie jak jednak jakieś są niespodzianki i tak co roku to samo. Także cieszymy się, że jesteście znowu z nami i mam nadzieję, że za rok będziecie po raz kolejny jeszcze swoich kolegów, koleżanki, może jeszcze trochę kobiet by się przydało w tym gronie wędkarskim, też przywieziecie do Pucka. Mam nadzieję, że zaliczycie imprezę do udanych i mam nadzieję również, że nagrody, które za chwilę Państwo otrzymacie, też was zadowolą. Miasto Puck zawsze czeka na wędkarzy, nie tylko w czasie łowienia belony, są tu też inne ryby, jak doskonale wiecie lepiej ode mnie. Także gratuluję zwycięzcom, dziękuję wszystkim. Pewnie za bardzo aktywny udział, bo z beloną chyba łatwo nie jest, a byliście dzielni. Trzecie miejsce drużynowo zajęła drużyna Zagłębie Sosnowiec.
Kaczyński, Arkadiusz Mokotowski oraz Mirosław Sowa. Serdecznie gratuluję. Drugie miejsce drużynowo zajęła drużyna Władysław Władek Team. W składzie. Mirosław Gola, Szymon Brzeżdżon i Jacek Frączek. Gratulujemy. Ja sobie zmieszczę? Nie zmieszczę się. Dawaj. O maleńk wysokości. No. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Carlos Sosnowiec, która jest już od lat prawie niepokonana. Rafał Karlik, Krzysztof Kura i Krzysztof Karlik. Brawo! Po raz który już zwyciężyliście? Po raz który? Pierwszy! Trzeci, trzeci. Trzeci, trzeci raz z rzędu. Ale na poroczku. No co, nie, pani burmistrz? Okej. Okej. Trzecie miejsce na podium Marek Harzyński. Brawo, Łęgowszy! Grzesiu, dawaj tutaj. Andrzej! Obstający jest dobrze. Tak jest. Proszę bardzo. Widzisz? No. Gratuluję. Drugie miejsce Mirosław Gola. Rafał, samotny jestem, chodź do mnie. Pierwsze miejsce Rafał Karlik. Jak pan to dowiezie tyle tych rzeczy? Dużego busa mamy, pani burmistrz. Najdłuższą rybę złowi wieży w Mirończu. Nagrodą wędkarski babi. Jest na najwyższe? Jedyny, ale jedyny i pierwszy. Ale zrobiła centymetrów? Pani prezes. Poczekaj! Dziękuję bardzo za życie. 79. Już było! Jeszcze raz. Który? Mamy z kadru. Uważaj! Ślązaki, dawaj tu! Palec i jak! Ślązaki, chodźcie, chodźcie! Jak się łowi? Władek Team!